Rzecznik prasowy Federacji Fame MMA Michał Jurczyga w wywiadzie udzielonym po piątkowej gali na kanale Koloseum zdradził, że 18. edycja planowana jest na początek maja i odbędzie się w Gliwicach. Wyjątkowo organizacja Fame MMA nie ogłosiła na razie żadnego zawodnika, który wystąpi na 18. Jednak Mateusz Spychiński, czyli youtuber zajmujący się tworzeniem kontentu Komentery, który już od około roku zakontraktowany jest w federacji, w odpowiedzi na instagramowe pytania oznajmił, że zawalczy na przyszłej gali. Federacja High League odkrywa kolejne karty. Wcześniej ogłoszony Jarosław Pasza Biceps Jarząbkowski oficjalnie zmierzy się z Marcinem Dubielem na marcowej gali. Organizacja hucznie opisuje zestawienia, ogłaszając, że naprzeciwko siebie staną zwycięzcy dwóch najlepszych walk w 2022 roku i ten pojedynek musi przejść do historii. Walka odbędzie się w formule MMA 3 rundy po 3 minuty w stosunkowo małym limicie wagowym do 79,5 kg, co w przypadku Jarząbkowskiego będzie wymagało zrzucenia wagi, o czym sam poinformował na swoim Twitterze, jednocześnie wspominając o dość rygorystycznych karach za niezmieszczenie się w limicie. Cytując, przekroczę 1 kg wagi, to potrącone jest 20% z wypłaty. Kolejny kilogram to 30%. Jak on mógł kazać mi się odchudzać? Dawno tak nie cierpiałem. Widzowie w komentarzach raczej jednoznacznie stawiają legendę polskiego e-sportu w roli zwycięzcy, nie dając Dubielowi praktycznie żadnych szans. Kursy bukmacherskie również wskazują na Paszę jako wyraźnego faworyta, jednak różnica nie jest aż tak duża. Wygląda na to, że wbrew wypowiedzi osób zarządzających w Prime MMA potwierdzają się pogłoski o problemach finansowych organizacji. W czwartek około godziny 17 z Colim, czyli popularny piosenkarz i aktor, który już dwukrotnie walczył na galach organizowanych przez Prime, poinformował za pośrednictwem swojego Instagrama, że nadal nie otrzymał wynagrodzenia za walkę z Księciuniem, która miała miejsce podczas gali Prime MMA 4, cytując: Prime MMA, mam nadzieję, że to jakaś pomyłka z waszej strony, a nie bandyckie metody. Od walki, czyli 26 listopada, czekam na wypłatę wynagrodzenia. Przypominam po raz kolejny, ponieważ na waszym e-mail macie już dwa przedsądowe wezwania. Straszne jest to, że ci najbogatsi mają największy problem z przestrzeganiem umów. Wykonana robota równa się zapłata, to jest świętość. Masz ochotę zwijać interes, najpierw ureguluj swoje długi. Wśród komentarzy pod postem można było dostrzec kilka zdań napisanych przez byłego zawodnika Federacji Prime Normana Parkę, który również miał pewne zatargi z organizacją, również na tle finansowym. Cytując, teraz już wiesz, dlaczego nie walczyłem, ale hej, Norman Parkę boi się Adama. Wiele wskazuje na to, że zaległości Prime MMA mogą dotyczyć większej liczby zawodników, co sugeruje również instastories zawodniczki Prime'u Esmeraldy Godlewskiej, która napisała: chcecie smaczki i prawdę z tego z***go Prime MMA, bo mnie bierze już na wymioty, gdy słucham bez rąka i reszty właścicieli odnośnie wypłat zawodników i ich traktowania. W ostatnim materiale wspominaliśmy o wątpliwym zakończeniu starcia Pawła Jóźwiaka z Boxdelem. Sędzia Jarosz przerwał pojedynek przed rozpoczęciem trzeciej rundy z uwagi na brak chęci do walki prezesa Fenu, który po werdykcie z wielkim rozgoryczeniem i poirytowaniem zapewnił, że sędzia podjął niesłuszną decyzję i czuje się oszukany, gdyż on rzekomo wyrażał słowną gotowość do walki. Jestem bardzo niezadowolony ze skandalicznej decyzji sędziego, bo to są jakieś jaja, tak? Zostałem normalnie oszukany. I na kamerach jest, pyta mnie się sędzia, czy chce walczyć, mówię, że chce walczyć. Dwa dni temu na kanale Koloseum pojawił się materiał, w którym został przedstawiony moment dyskusji pomiędzy Jóźwiakiem a sędzią Jaroszem przed decyzją o zakończeniu pojedynku, który raczej nie pozostawia wątpliwości, czyja wersja zdarzeń jest prawdziwa. Głos w sprawie zabrał wczoraj sam zainteresowany, który opublikował na swoich mediach społecznościowych post podsumowujący walkę, w którym nie zabrakło wyjaśnień oraz przedstawienia własnej perspektywy dotyczącej rezygnacji ze starcia. Oprócz przytoczenia powodów przegranej, takich jak krótki okres przygotowawczy i idąca za nim słabsza kondycja, oraz podziękowań dla swoich kibiców, sztabu trenerskiego i federacji, Jóźwiak napisał: nie obyło się też bez błędów sędziowskich, ale wiadomo, na spokojnie oglądając powtórki łatwo wszystko się ocenia. Ale kto wie, jakby się walka potoczyła, gdyby nie przerwa związana z uderzeniem na krocze, którego nie było, to nie czas na szukanie usprawiedliwień. Mogłem załatwiać sprawy tak, żeby sędziowskie decyzje nie były kluczowe. Jednak tutaj jestem winny kibicom kilka słów wyjaśnień. Nie poddałem walki, mój charakter by mi na to nie pozwolił. Doszło do nieporozumienia między mną a sędzią, czemu dałem wyraz zaraz po decyzji. Sędzia zadał mi pytanie sformułowane w sposób negatywny: czy nie chcę już walczyć? Odpowiedziałem, że nie, chcąc wyrazić chęć jej kontynuowania. Negatywne sformułowanie pytania i moje zmęczenie zrobiły swoje. Kto oglądał walkę, ten wie, że obu zawodnikom nie brakowało serca i woli walki. Dałem z siebie wszystko, na co pozwoliła mi dyspozycja tego dnia.
W ostatnich dniach również na kanale Koloseum pojawił się obszerny wywiad z Piotrem Jaroszem, podczas którego sędzia m.in. odniósł się do krytycznych słów kierowanych w jego stronę od Pawła Jóźwiaka oraz jego sztabu. Sędzia Jarosz podtrzymał swoje zdanie dotyczące słuszności zakończenia pojedynku, argumentując swoją decyzję oraz dodał, że jest mu przykro z powodu w jego opinii krzywdzących i nieprawdziwych wypowiedzi prezesa FEN-u oraz jego trenera. No przykro mi jest, że ktoś, kto rzeczywiście przez tyle lat mówił, że jest w sporcie, jest właścicielem organizacji, no potrafi takie rzeczy na wywiadach mówić na mnie, na jako sędziego, że tam doszło do tego nawet, że ja nigdy nie będę sędziował na gali Fight Exclusive Night, czyli na FEN. No ja powiem tylko tyle, że ja sędziowałem tam 3 lata temu jeden raz tylko, gdy inny sędzia, z którym współpracuje Paweł, nie mógł tam pracować. I no ja nie sędziuję, więc to jest kolejna rzecz, która się nie zgadza. No, nieładnie się zachowuje również trener Pawła. Oskarżył mnie o to, że ja go kiedyś oszukałem. Wiecie, łatwo jest zweryfikować, czy ja kiedykolwiek jego walkę sędziowałem, a tak nie było. Więc to są kolejne po prostu przykre rzeczy, które oni kierują wobec mojej osoby. Imponujący nokaut Alana Kwiecińskiego z piątkowej gali fejmu, przez wielu uznany za najefektowniejszy w historii federacji, został opublikowany na instagramowym profilu ESPN, czyli największego portalu MMA na świecie, posiadającego aktualnie niespełna 3 miliony obserwujących. W momencie realizacji materiału skrót z nokautu na wiewiórze został odtworzony ponad 1 000 000 razy. Paweł Jóźwiak od początku swoich medialnych występów w Federacji Fame MMA odbierany był przez tamtejszą publiczność ze sporą dawką antypatii i wrogości, a każde jego wyjście na konferencję kończyło się masowymi obelgami, głównie ze strony sympatyków Boxdela. Sytuacja ta odwróciła się tuż przed wejściem do oktagonu włodarza fejmu. Co prawda w dużo mniejszej skali, lecz z równie dużą lub nawet większą agresją i zaciekłością. Mianowicie jeden z kibiców będący przy barierkach, przy których zawodnicy są sprawdzani przed wyjściem do oktagonu, przez ponad minutę wykrzykiwał obraźliwe teksty w stronę Boxdela, między innymi wytykając mu niehonorowe zachowania oraz w ostrych słowach życząc mu porażki w walce. Z narracji agresywnego kibica można było wywnioskować, że znacznie bliżej mu do Pawła Jóźwiaka oraz federacji przez niego prezesowanej, w której ma dojść do rewanżu, czyli FEN. Nie mi ch**a na żelu, kutasie! Będziesz na Sejmie, też dostajesz szurę! Nie jesteś na Dolikowsko! Sejmu jesteś, wy**ać cię, to jak się siema! Siema są u siebie na Sejmie już, nie u nas! Czekamy na Sejmie, grupy! Słowo na sierpy! Życie! Początkowo włodarz fejmu starał się nie reagować na zaczepki, lecz z czasem agresywny kibic wyprowadził go z równowagi i Boxdel pokazał mu środkowy palec oraz kazał ochroniarzom, kolokwialnie mówiąc, zrobić z nim porządek. Dostaniesz się, grubasie! Najpierw przed galą, później na gali! Za frajerski numer! Jesteś anonimowy! Się w dupę! Na prawo będzie słyszę! Nie tutaj! Dlaczego na przykład jak ta? Jak się okazuje, owym agresywnym kibicem był Krystian H., czyli 40-letni aktor znany m.in. z filmów Patryka Wegi, takich jak Pętla, Polityka czy Miłość i Pandemia. Aktor sam opublikował nagranie, na którym obraża włodarza fejmu na swoich mediach społecznościowych. Włodarz fejmu odniósł się do nieprzyjemnej sytuacji na ostatnim live'ie Aferek, oświadczając, że niejaki Krystian H. poniesie konsekwencje swoich czynów i oprócz bana na wydarzenia fejmowskie będzie dążył do zablokowania mu dostępu do eventów Federacji High League oraz ograniczenia jego angażu w film. No pożałuję po prostu tych kroków, nie? No tam w produkcjach żadnych sobie filmowych na pewno już nie zagra, na żadne gale sobie też nie wejdzie, więc ja sobie poradzę z tym trochę inaczej, no po prostu będzie ten, będzie płakał, nie? Boxdel stwierdził, że sprawcą zdarzenia jest osoba od Pawła Jóźwiaka, gdyż panowie mają się w znajomych. Dodał on również, że agresywny kibic był pod wpływem mocniejszych substancji, co było widać na pierwszy rzut oka. Co więcej, jego napastliwa narracja była kontynuowana również po wyłączeniu nagrywania, a nawet poszedł on o krok dalej i zagroził włodarzowi. I jeszcze jak wchodziłem pod schody, to krzyknął, że po walce z Jóźwiakiem, no w hotelu mnie tam, nie? Pyknie czymś. Stal.
od noża na przykład, nie? Więc... To, że to, co się robi z chlebem, tak? Na przykład, nie? Okej. Włodarz Fejmu wyznał, że aktor chciał w przeszłości walczyć ze starym Muranem, w związku z czym jego zachowanie najprawdopodobniej było spowodowane chęcią zebrania atencji. Baron rzecz jasna krytycznie wypowiedział się o Krystianie H. i jego zachowaniu, dając do zrozumienia, że może on być realnym zagrożeniem. Z chłopakami jeszcze w ogóle z Heiliga też pogadam o tym, żeby nie wpuszczali go po prostu na wydarzenie, bo to jest po prostu jakby skrajnie niebezpieczny koleś. Psychopata, nie? To już to nie jest już dymienie na zasadzie, wiesz. Tylko to już jest coś takiego totalne odkleja, nie? Podczas programu poruszony został również temat Marcina Najmana. Panowie mają wrogie relacje już od dłuższego czasu i przy każdej możliwej okazji wbijają sobie szpilki i podobnie było w tym przypadku. Włodarz Fejmu poszedł jednak o krok dalej i oświadczył, że nigdy nie weźmie walki z L-testosteronem na wydarzeniu, na którym mógłby zarobić pieniądze. Jednak jest chętny zmierzyć się z nim bez medialnej otoczki i wynagrodzenia, choćby jutro w klubie, w którym trenuje na co dzień, a przebieg starcia opublikować w internecie. Nigdy nie zawalczę z Marcinem Najmanem na żadnym wydarzeniu, w którym mógłby zarobić jakiekolwiek pieniądze. Mogę nawet jutro jechać do skauta, do Częstochowy, tam gdzie jesteś. Dawaj, bijemy się w MMA, napijmy się z racji, że masz walkę, ubierz kask i lejmy się. Nagrajmy sobie wideo i wrzućmy na Twitter nawet. Zapraszam serdecznie, bijmy się. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź zawodnika Heilig, który z wielką chęcią zgodził się na propozycję Boxdela. Nadmienił on jednak, że nie może toczyć pojedynków przed walką z Murańskim pod rygorem wysokich kar umownych, jednak wyraził gotowość już 2 dni po gali, podając konkretny termin, miejsce starcia oraz swoje wymagania. Bomber, bomber, znany nasz kogutów. Czyżby naprawdę okazał się mężczyzną? To co mówisz, to miód na moje serce. Mówisz, masz. Nie interesują mnie żadne gale, żadne garze. Przyjedziesz i się p***amy. Jestem do dyspozycji od razu po walce. Dlatego nie ma co zwlekać, nie ma co czekać. Umówmy się na sztywno. 20 marca w skaucie. Reguły jakie tylko chcesz. Nigdy nie założę kasku do walki z tobą. I to jest jedyny mój warunek, że ty też nie będziesz tego kasku miał. Na tym samym live'ie Boxdel w odpowiedzi na pytanie uchylił rąbka tajemnicy dotyczącego sprzedaży pay-per-view na ubiegłej gali, zdradzając, że są bardzo zadowoleni z ilości sprzedaży licencji, a wpływ na to miało m.in. zablokowanie możliwości oglądania nielegalnych retransmisji na popularnym strumyku. Ile tysięcy pay-per-view się sprzedało? Zadowoleni jesteście, czy jest lekki regres? Jest ultimate progress. Jeżeli chodzi o pay-per-view, jesteśmy mega zadowoleni, więc bardzo się cieszę. Jak sytuacja ze stronką X, ze stronką na S? Co, no wprowadziliśmy pewne zabezpieczenia, dlatego też na pewno przyczyniło się to do lepszej sprzedaży. Chciałbym podziękować z tej strony naszemu działowi technicznemu. Boxdel chce założyć razem z Paluchem federację, aby tam z nim zawalczyć. Grande Connection wstawił zdjęcie bez podkoszulka, a Kali go wyśmiał. Jeżeli interesują Was takie tematy, to zapraszam na zaprzyjaźniony kanał Raptok. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!